Cześć kochani, z tej strony Agata i Yuki. Zapraszam Was dzisiaj na filmik z takiego turu po sklepie, po centrum ogrodniczym Intratrain. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Także jeśli jesteście ciekawi, co tam w Belgii się zieleni i za ile, no to serdecznie Was zapraszam. Nie wiem, czy ktoś z Was ogląda kanał Yoga and Plant with Rose, coś takiego. Ona tam też kilka razy pokazywała właśnie tour po sklepie Intratrain. Natomiast to był sklep holenderski. No nie wiem, wydaje mi się, że są lepiej zaopatrzone niż te nasze tutaj w Belgii. Ceny też się różnią. No, oczywiście w Holandii jest taniej. No ale będziecie mieli może okazję sobie porównać, jak to jest tutaj, a jak się mają do tego ceny w Polsce. No nie podnosiłam każdej rośliny, żeby sprawdzać cenę, no bo ten filmik trwałby po prostu w nieskończoność. No a cierpliwość mojego Michała też jest ograniczona, więc nie chciałam jej za bardzo nadużywać. Także no jeśli jesteście zainteresowani takim filmikiem, to zapraszam Was serdecznie. I jeszcze tak ostatnie słowo, dźwięk po prostu będzie podłożony, no bo kto kiedyś nagrywał, kiedykolwiek nagrywał w sklepie pełnym ludzi i jeszcze z muzyką, no to wie, że nie jest to łatwe zadanie. No już pomijając po prostu te spojrzenia ludzi, którzy są tacy strasznie zdziwieni, o co ona robi. No także nic, no nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie do dalszej części filmu i oczywiście na mały hol zakupowy. No akurat sobie musi. Cześć! No i słuchajcie kochani, wchodzimy na sklep, już tą część taką roślinną. Szybki taki rzut oka. Bardzo ładne doniczki. No i słuchajcie, pierwsze co przykuło moją uwagę to ten kroton. Naprawdę nieziemsko piękny, w pięknych kolorach. 75 euro. Naprawdę gęsty, duży. Potem na stole, nie wiem, to chyba jakaś tilancja, minus 50%, więc za 5 euro. I filodendron Imperial Red, jak się nie mylę, który był za 7 euro, więc w bardzo dobrej cenie. Ładny, zdrowy i nieuszkodzony. No i uwaga, przepiękna alokazja, chyba Venti. Nie wiem, jakoś mi ciężko to dużo rozróżnić. Za 45 euro. I gdybym tylko miała miejsce w domu, to podejrzewam, że no byłoby mi przykro ją tam zostawić. Tam jakieś poprzecenione roślinki, monstery, już na pelikach, coś koło chyba 50 euro albo 60, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj gdzieś tą cenę udało mi się złapać w miarę ostrą, no 65 euro, także no taka cena nawet niezła. I tutaj coś, co naprawdę mi się mega podobało, begonia, chociaż ja nie jestem, wiecie, jakąś fanką begonii, to ta naprawdę była taka mega, mega piękna, wielkie liście, takie w dotyku naprawdę sztywne i twarde, no ale nie mam miejsca niestety na nie. I druga begonia, chyba masoniana, też naprawdę dorodna, bardzo taka sadzonka, chyba 15 czy 16
euro kosztowała. No naprawdę, śliczne były. I było ich bardzo dużo. Tutaj jakieś pachiry, fikusy, ale wiecie, tam nie zagłębiałam się w to, bo chciałam przejść tutaj do Monster. Oczywiście jak każdy szukałam może jakichś z warigacją, mimo że mam w domu dwie, no ale nie znalazłam. I to były po 40 euro. I tutaj już Monsterki Adansonii. Ta na paliku, nie wiem, nie udało mi się tam dogrzebać, ile ona kosztowała. Alokazja Black Stem chyba, jak się nie mylę, też duża. I tutaj już mamy alokazję Black Velvet za 15 euro. Były tylko te trzy sadzonki i takie w sumie nie do końca, nie wiem, jakieś takie troszkę biedne były. Małe monsterki Adansonii po 17 euro, tutaj alokazja Poli za 35, chyba jak dobrze pamiętam. Alokazje Dragon Scale też były po 15 i te chyba wyglądały jeszcze słabiej niż te Black Velvet. Tutaj chyba Pink Dragon, jak się nie mylę, za jakieś 7 euro chyba, coś koło tego chyba. I tutaj pełne morze alokazji, już takich, wiecie, większych, dorodnych. One były tam chyba od 25 do 45 euro. No i taki szybki rzut na palmę, wiecie, nie wchodziłam tam, bo tam stały wózki. No i ja nie jestem też jakąś taką specjalną fanką palm, więc odpuściłam sobie. No i fikusy za chyba były po od 7 euro najmniej, tam coś koło 20, myślę najwięcej. Draceny, które też były śliczne, i tutaj Raphidophorat Trasperma, fajne, duże liście i była w bardzo dobrej cenie, bo chyba 25 euro już za taką, wiecie, na paliku, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena. I też strasznie mi się podobały te Diefenbachie po 20 euro, ale naprawdę to już były duże rośliny, wielkie liście, naprawdę takie, no że już jest co postawić. Tutaj mamy Philodendron Scandens za 17 euro, też już na paliku, tam jeszcze były Epipremna też na paliku, Scindapsus Silvery N. Tutaj zaraz będzie Philodendron Moonlight, który rzucił mi się w oczy, no ale rzuciła mi się też cena 50 euro i nie wydaje mi się, żeby była adekwatna już do tej rośliny. No a tutaj mamy Imperial Green, też chyba 7 euro, tak jak ten na początku, więc całkiem niezła cena. Homalomena 8 euro, też ładna. Nie było żadnych tam plam na niej, czy jakichś uszkodzeń. Facja japonika variegata, też za niecałe 10 euro. No i tutaj już Epi, co prawda Marble Queen, ale jakoś na kamerze zrobił się bardziej żółty niż biały. No i Syngonium Arrow za 4 euro, na którym nawet się zastanawiałam, czy czasem go nie wziąć. No ale potem sama z siebie odpuściłam, więc plus punkt dla mnie. No i tutaj widzicie jakieś też fikusy, kluzja tam była, wózek oczywiście pod nogi i piękne kalate zebriny, chyba po 25 euro, ale naprawdę śliczne. I tutaj mamy jeszcze małe birkiny, Philodendron, Malaya Gold. No i tutaj mi coś wpadło w oczy, jak widać, Raphidophora decursiva. Za nią stał taki pojedynczy birkin za chyba 15 albo 16 euro i pełną Diefenbachii. I te Diefenbachie też były w niezłej cenie, bo naprawdę gęste sadzonki po 8 euro i wybór był naprawdę spory. Zeblina też duża, też nie wiem ile kosztowała, nie udało mi się tam do niej dopchnąć. I tu na dole już więcej tych birkinów. Naprawdę były piękne, gęste, ślicznie wybarwione. Także no powiem Wam, że było na czym zawiesić oko.
I tutaj już idziemy dalej, jeszcze większe Diefenbachie, także one były, wydaje mi się, że od 8 euro w górę, tutaj mamy 8,99 i ta też już była całkiem spora, także no naprawdę takie te roślinki były dosyć dopieszczone. I tutaj mamy cały stół z, wiecie, marantowate, kalate, maranty, stromante i to wszystko, więc one były od 25 euro, tam po 18, po 17. I tutaj jest nieziemska kaleta Varsevici. To jest naprawdę tak cudowna roślina, aż musiałam ją zdjąć, żeby wam pokazać, jak ona jest wielka za 25 euro. No i tutaj już naprawdę było mi strasznie przykro, bo gdybym tylko miała miejsce, to nie wiem, czy ona nie poszłaby ze mną do domu. No i tutaj, tak jak mówiłam, już część dalsza wszystkich kaletei, marant. Tutaj mamy jakieś, wiecie, tam dracenki jeszcze sobie stoją. Tutaj mamy następną kaletę za 10 euro. No i wiecie, naprawdę ich było dużo, było w czym wybrać zdrowe. Tam kilku się przyjrzałam, tak wiecie, od spodu i nic takiego nie było. No i słuchajcie, tutaj coś, co mnie bardzo zaskoczyło w ogóle, że tam jest. Syngonium Red Spot 99 euro, natomiast ta sadzonka była taka średnia, niezbyt wybarwiona, co prawda już te listki były takie w miarę, no ale 99 euro. I tutaj Tillandsii, które kwitły na stojaczku, świetnie wyglądały. Tam Mignosenecio Variegata za 35, Pilea za 25, Calathea White Fusion 45, tutaj też Philodendron Pink Princess, dosyć ładna sadzonka, chyba za 30, tak, za 30 euro. Także naprawdę byłam w szoku w ogóle, że to tam jest. Philodendron White Knight za 125, także no już taka cena, wiecie, spora, no ale roślina też spora. Sebu Blue tam za 40. Tutaj jest mniejsze Syngonium Red Spot za 45, też mi się wydaje, że to całkiem sporo. I tu słuchajcie, no królowa, ja się po prostu zakochałam, nigdy nie widziałam tej rośliny na żywo. Monstera Dubia za 90 euro. Syngonium albo tutaj następny Syngonium Red Spot. I to też kosztowało 99 euro, natomiast ta sadzonka była dużo, dużo większa, więc... I zobaczcie, jakie korzeniska ogromne, przerośnięte. Także naprawdę no, byłam w szoku. Tutaj mamy Philodendrona... o matko, jak on się nazywa? Wiecie, nie? Przecież jak się nazywa. Już po prostu tak mówię ciągiem, że aż mi słów zabrakło. Dalej Syngonium Variegata. Tutaj na chwilę zawiesiłam oko na doniczkach, bo fajnie wyglądały, takie wiecie, jak ludzik Michelin trochę. I ominęłam, zobaczcie, jaką gwiazdę, Philodendron Melanochryzum za 99 euro. Też już taki ładny, ładny, naprawdę piękny. No i wracam do tej dubi, bo skradła moje serce totalnie. Pieprz. Tak, pieprz chyba za 35 albo 39, nie pamiętam. Następny White Knight, tutaj Monstera Silta Pecana za 15 euro, więc naprawdę fajna cena. I Monstera Standaliana Variegata za 25 euro, więc też mi się wydaje całkiem spora, gęsta sadzonka, fajna. No i mamy Anturia, też naprawdę bardzo duży wybór od... No, te najmniejsze były tam coś koło 7-8 euro, ale powiem wam, że jeszcze aż tylu odmian w sumie nie widziałam, żeby na raz były, więc wiecie, można tak pocieszyć oko kolorem, no i jak ktoś lubi, to naprawdę było, wiecie, tak dosyć z czego wybrać, więc... No naprawdę ładnie wygląda. W ogóle jakoś tak nie było za dużo takich, wiecie, marnych roślin. Tu już Medinilla za 20 euro. Także też nawet takie fajne sadzoneczki duże z pąkami.
No ładne, ładne. Niestety u mnie no nie ma miejsca, nie ma. Ginura za 4 euro, też duża sadzonka, fajna. No i te nieszczęsne peperomi, które u mnie po prostu, wiecie, marnieją i umierają i fitonie po 4,50 i 5 powiedzmy, no bo bez centa. Także no duży wybór dosyć roślinek. Syngonium neon robusta, za dyszkę, bardzo ładna, gęsta sadzonka. I begonia makulata, która była na promocji za 7,99. I uwaga, coś co też u mnie umiera, ale było piękne, aglaonema za chyba też 8,99 albo 9,99. I ta begonia mi się bardzo podobała, takie ciemne liście, naprawdę mega ciemne, aż pod czarny, pod bordo i różowe kropeczki. I ona też kosztowała chyba 10 euro. Tutaj resztę tych begoni, nie wiem, nie znalazłam, chyba 8, chyba po 8 albo po 7. Philodendron pedatum za bodajże 3 dyszki, też już taki spory na paliku, dwie sztuki tam były. Tradescantia po też coś koło 5 euro, chyba 4. 50, 4,99, coś w tym stylu. No i cały stół oczywiście kolejnych peperomi, które podziwiam niezmiennie, no ale już tylko na półkach. Senecio też fajne, gęste, chyba też za 5 euro. No i peperomia watermelon, bardzo ładna. I w fajnej cenie, bo za 5 euro i dosyć taka, wiecie, zadbana, te listki nie były jakieś mocno uszkodzone. Z hoi nie było wyboru, bo była tylko Australis Lisa i Crimson Queen na kółeczkach po 9 euro, ale jakoś tak, wiecie, no niespecjalnie. Tutaj jeszcze Stephanotis za 10 euro na takim... na takiej spirali jakby. I peperomia, wiecie, pieniążek. Swoją drogą zastanawiam się, czemu one aż tyle kosztują, jak tak szybko rosną, bo za takie małe 8 euro to chyba trochę dużo. Dzbaneczniki piękne po 18. Tutaj mamy jeszcze pachirki małe. Pachira była chyba... O, zobaczcie, tutaj ta peperomia, no 15 euro, więc wydaje mi się, że trochę dużo. Pachirki za 8 euro, oczywiście tradycyjnie zamię kulkasy. I coś, co mnie zaskoczyło, trzy warianty szeflery, ale po 6 euro, słuchajcie, więc to naprawdę była moim zdaniem mega cena. Nie wiem, dajcie znać, po ile one są w Polsce, bo mi się wydaje, że 6 euro za taką sporą to jest naprawdę dobra cena. No i tutaj jeszcze mamy semiekulka z Raven po 18 euro. Też ładne, widać, wychodzą im młode, więc spoko. No i oczywiście tutaj cały stół Sansevieri po 15 euro, dosyć spore, gęste sadzonki i duży wybór. I tutaj mamy Sansę, którą prawie zabrałam do domu, ale mój zdrowy rozsądek o imieniu Michał powiedział: nie przesadzaj, albo sobie wymień. No i w końcu odpuściłam. Także, no ale bardzo, bardzo ładne takie gęste sadzonki. Już tutaj ta Golden Flame nie wygląda aż tak zdrowo. Masoniana za 10 euro i już tam wychodzą różne babyczki w doniczkach, więc całkiem fajnie. I po 13 euro Star Canary, to chyba Teddy Green albo Tebby Green. Także nawet. No i tutaj już mamy morze Phalaenopsisów, naprawdę ogrom, one też chyba były na promocji. Dlatego podejrzewam, było ich tak dużo. Na przodzie stało troszkę takich, wiecie, mniejszych, z tymi mniejszymi kwiatuszkami, więc no, jeśli ktoś lubi storczeki, no to też by miał z czego wybrać. I tutaj coś, co mi się bardzo podoba, nie wiem, czy dobrze to wymówię, Paphiopedilum, która jest absolutnie obłędnie piękne.
No i tak jak mówię, tutaj sobie dalej storczyki, powiedzmy, no storczyki, tak, wszyscy wiemy, o co chodzi. I tutaj bardzo fajnie podobała mi się też ta aranżacja z tych bananowców. Tutaj 22 euro, taki już dosyć, z dzieciaczkiem tam, który mu wychodził. I tutaj też znalazłam tam jakiś kroton piękny. Ale słuchajcie, wandy, i zobaczcie, w jakich fajnych glinianych osłonkach na korzenie, po 4 dyszki. Były też takie, wiecie, w koszyczkach po prostu tradycyjnych i naprawdę były piękne kolory. Tutaj też jakieś kalate, wiecie, strelicje, coś tam, jakieś aranżacje porobione, i ten był po prostu obłędny, ten kolor tej wandy. No, nie wiem, można zbankrutować. Nie wiem, jak się ten storczek nazywał, chyba ostatnio nawet Marek z kanału Marek i Rośliny takiego sobie zakupił. Nie wiem, ile zapłacił, tutaj były po 30 euro. I zobaczcie, jaka dracena na takim pniu. Słuchajcie, no ja jeszcze nie widziałam takiego egzemplarza, żeby tak gruby pień. No ale cena też niezła, 140 euro, więc no, trochę średnio. Doniczki tamte też mi się podobały. Złote, szare, fajne, natomiast no one do hydroponiki się nie nadają, bo wiecie, wszystko tam wsiąkają i robią kółka od spodu, więc niekoniecznie. Anguliger, jakieś tutaj sukulenty, habortie, wiecie, patyczaki. Tutaj mi się też podobało to kalanchoe, kalansze, różnie tam na to mówią, 5 euro. Bardzo ładne było, fajne takie, wiecie, z taką rdzą. Paprocie po 6 euro, asparagusy też chyba coś koło tego 4-5. No, plebodium, które kocham, ale wiecie, też z daleka. Papirusy bardzo ładne i też 6 euro, więc nawet powiem wam, że no, było z czego wybrać, i mając miejsce i odpowiednie środki na koncie, to można było wydać naprawdę dużo. No i tutaj Ceropegia Woody w takich podwieszanych pojemniczkach za 18 euro. Hoya Tricolor też chyba 13 czy 14, i z hoi takich wiszących nie było. Tutaj jedynie była ta właśnie Tricolor i Memoria, którą przed chwilą widzieliście, także w ogóle nie było wyboru. Aszynantusy były piękne, kwitnące, też było kilka odmian, chyba 14 czy 15, nie wiem, nie zdążyłam zauważyć. Tradescantia Nanook za 10 euro też w koszyczku. No i takie trochę biedne, smutne hoje Curtisi, 35 euro, no nie wiem, wydaje mi się, że za takiego smutasa to trochę dużo. Piękny Aschinantus marmoratus, naprawdę duże takie pojemniki podwieszone. Mikansik za 10 euro, też taki podwieszony, też bardzo ładnie wyglądał. I tutaj słuchajcie, bomby po prostu, Monstera Carcenianum, Monstera Peru, jak kto woli, przeogromne sadzonki, przeogromne, po 5 dych. No i Epipremna po 13, wiecie, i Neon, i Golden. No i tutaj powiem wam, najpiękniejszy kosz Brazila, jaki w życiu widziałam. No ale też 50 euro, więc gdybym go zabiła, to chyba bym zabiła i siebie przy okazji, z żalu. Ale no, popodziwiać można oczywiście. Paprocie, zielistki, sisusy. To wszystko mniej więcej około 20-25 euro. I tutaj za chwileczkę będzie kolejna roślina, która mi się podoba nieziemsko, a którą morduje, czyli Senecio Rowleianus, i takie duże kosze po 15 euro. I tutaj też następny piękny okaz, czyli Scindapsus Pictus Trebi, też w koszykach podwieszanych, bardzo ładne sadzonki. No ze Senecio, słuchajcie, naprawdę mega. Patyczaki po 15, Anguligery oczywiście.
kolejne zielistki i na dole kolejne patyczaki. Także no, było tych roślin wiszących, ale nic, co by mnie tam specjalnie, wiecie, urzekło. To natomiast w szkle było bardzo fajne, po 15 euro. Chyba 15, tak? 15 czy 25, już nie wiem. Ale bardzo fajnie ta dyshydia w tej muszli, takiej ogromnej. Nie, chyba już nie będzie ceny, tak mi się wydaje. I tutaj maluszki, ale zanim maluszki, no to jeszcze zobaczcie, tutaj wypatrzyłam. Kolejne Epi Marble Queen za 13 euro w takich koszach podwieszanych. Duże takie widać sadzonki, także pięknie wybarwione, naprawdę bardzo ładne. No i te maluszki, także wiecie, maluszki, wiem, że tutaj troszeczkę się obraz jakby rozmazuje, bo chwilami jest za szybko, no ale wiecie, jak ludzie chodzą, to też chciałoby się ich po prostu nie nagrywać, bo też wątpię, żeby ktoś był zadowolony, że będzie gdzieś u kogoś na nagraniu. Ale te maluszki tutaj wszystkie, 3 sztuki za 5 euro. Także no, jak ktoś lubi od takich mini, to naprawdę miałby sobie tutaj co wybrać. Serduszka, no oczywiście wózek, wiecie, porozstawiany tutaj wszędzie. Co wybrać? 3 sztuki, a nawet podejrzewam, że niektórzy i więcej. I tutaj myślałam przez chwilę, że to są może Pink Princess. Nawet wyłączyłam kamerę i zostałam tam dłużej, ale raczej ciężko było stwierdzić. I ostatni stół tutaj Euforbie kaktusy. Bardzo ładna tutaj kompozycja w takiej jakby klatce. Wiecie, ja nie jestem za bardzo taka kaktusowata, nie znam nazw. Ale tutaj ten był mega piękny, taki z wariegacją. Te euforbie były śliczne, takie wiecie, aż podbordowe. I te srebrzyste kaktusy też mi się bardzo podobały. No ale no, ja nie mam warunków. I tak, pierwszą roślinką, którą kupiłam, jest Raphidophora decursiva. Śliczna. Ma takie naprawdę ciemnozielone liście, tłoczone. Tutaj już na jednym jest to pęknięcie. Także no, dalej niestety jest, nie wiem, odłamane chyba tutaj były listki, ale spróbuję to ukorzenić i jak pójdzie po prostu dalej z tego węzła, zaraz za tym pękniętym liściem, no to mam nadzieję, że szybciutko będzie mi te popękane liście tworzyć. Jest naprawdę piękna. Chciałam ją już dawno. Wcześniej też była u nas w takiej lokalnej kwiaciarni. No ale jak pojawiła się na ich Facebooku, że mają, to strasznie szybko też zniknęła. No i ja tak w sumie nie spieszyłam się, no i trafiła się. Także cena 12,99 w euro. Co mogę powiedzieć o niej? No na razie nic, bo nie mam jej długo. Także mam nadzieję, że będzie rosła tak samo łatwo i szybko jak Raphidophora tetrasperma. Ciekawostka jest taka, że na karteczce jest napisane Philodendron Bipin, czyli podejrzewam Bipin nativum. Natomiast ona już miała różne nazwy, bo widziałam, jak pojawiła się na stronach belgijskich, to był to na przykład Philodendron Dragontail. Także no, na tym też nie jest to poprawna nazwa. No, natomiast jest to Raphidophora decursiva, bardzo ładna. I mam nadzieję, że będę po prostu krótko czekać na te piękne, wielkie liście. Nie wiem, czy wy to widzicie naprawdę. O, dobra, to jest pierwsza roślinka. I druga roślinka, no słuchajcie. Dobra, cieszę się jak głupi do sera, ale no, jak zobaczyłam to epi, to po prostu ja nie mogłam go nie zabrać do domu.
No bo naprawdę jest pięknie wybarwione. Super śliczne, śliczne. Zaraz sobie je odpakujemy razem, bo jeszcze do niego nie zaglądałam. Ale no, tak do mnie krzyczało, weź mnie, weź mnie, że nie mogłam po prostu go tam zostawić, no. Dobra, bo ja coś gadałam i mówiłam i nie wiem, czy w ogóle... Ojej, kupanie! Spójrzcie, jakie korzenie powietrzne. Korzeniska jak... Dobra, jeden listek mamy uszkodzony. Ale korzenie powietrzne to są, o ludzie, giganty. To ma, nie wiem, z 20 cm, jak nie lepiej. I liście wielkie. Patrzcie, to jest moja ręka, a to jest liść. Czad. No uwielbiam. No nie mogłam, no po prostu. No czy ja mogłam je zostawić? No nie mogłam. Nie, no nie jest uszkodzona. Ten jeden listek gdzieś tam miała przyciśnięty i... no i ucierpiał. A tak to jest naprawdę zdrowa, nic tu nie widać. Żeby coś się działo złego. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Naprawdę. Aha, no dobra, tu jest troszeczkę złamany listek, ale... Nie no, zobaczcie. Zobaczcie, jakie wielkie liście. Moja głowa i liść. Czad. I 12,99. W ogóle ta jedna łodyga. Czekajcie. Korzenie. Giganty. Mówię to już raz. Chyba piąty. Ale naprawdę są wielkie. Także to są moje roślinne zakupy. Chyba ostatnie w tym roku. Mam nadzieję. Nie, no dobra, już tak sobie mówię, że ostatnie i mam nadzieję, że uda mi się dotrzymać słowa. Aczkolwiek rok jeszcze ma 2 tygodnie, więc nie wiadomo, co się wydarzy, ale postaram się słuchać głosu rozsądku i zostawić resztę na przyszły rok. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplutko i życzę pięknego wieczoru, pięknego dnia, zależy kiedy oglądacie. Nie zapominajcie dawać łapkę w górę, w dół. Napiszcie coś od siebie, jak tam Wasze roślinne zakupy, czy jeszcze coś dokupujecie last minute, czy już czekacie do nowego roku, do wiosny. No, także widzimy się w następnym odcinku. Pa!